Oczyszczenie samego siebie. Oczyszczenie siebie samego. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Skoro chrześcijaństwo nie odpowiada już charakterowi Kościoła, jakim utworzył go Bóg, Pismo kieruje wezwanie do osobistej wierności i odpowiedzialności każdego pojedynczego wierzącego, aby odłączyć się od wszystkiego, co nie przynosi czci Chrystusowi. Apel ten skierowany jest do każdego wierzącego osobiście, wzywając go do oczyszczenia się od naczyń ku niesławie przez oddzielenie się od nich. Jeśli ktoś chce być naczyniem ku sławie, użytecznym dla mistrza, musi stać poza zanieczyszczoną sferą, aby nie skazić się tym, co fałszywe, zepsute i niezgodne ze Słowem Bożym. Wierzący nie może pielęgnować społeczności i podtrzymywać więzi z tymi, którzy zniesławiają Chrystusa, zaprzeczają boskości Jego natury lub Jego doskonałemu człowieczeństwu, albo trzymają się innych złych nauk, takich jak utracalność zbawienia, czy też twierdzenie, że teraz jest nowe przymierze, albo inne charakterystyczne, fałszywe nauki, czy też dają przyzwolenie na zło w praktycznym postępowaniu, a jednocześnie zabiegać o chwałę Pana w swoim osobistym postępowaniu, pragnąc być użytecznym naczyniem dla Pana. Żaden wierzący nie jest w stanie służyć właściwie Panu, pozostając w związku ze złem lub podtrzymując więzi z systemem religijnym, w którym przyzwala się na zło, lub gdzie niewierzące osoby, które bez wątpienia są naczyniami ku niesławie, są jego członkami. Zanim Pan będzie w stanie użyć wierzącego, musi być on czystym naczyniem. W tym fragmencie Pisma Świętego znajdujemy bezkompromisowy warunek do stania się poświęconym, użytecznym naczyniem, gotowym do użytku dla mistrza. Jest nim odłączenie się od naczyń ku niesławie. Jeżeli zbór nie usunie zła spośród siebie, jak Pismo nakazuje w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, wierny wierzący po ostrzeżeniu innych wierzących z miejscowego zboru musi się oczyścić od obecnego zła. W tym przypadku oznaczałoby to również odłączenie się od wierzących, którzy przez bezpośredni kontakt ze złem, choć są naczyniami ze złota i srebra, stają się naczyniami ku niesławie. Niemożliwe jest, aby wierzący, który ma kontakt ze złem, był czystym naczyniem. Odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Tylko w oddzieleniu się od zła jesteśmy w stanie zrozumieć, czym jest świętość Boża, jakie są Boga, czyli Jego roszczenia względem nas i jak absurdalnym jest pogodzenie Jego natury ze złem. Oczywiście, oczywiste jest, że wierzący, który w prostym posłuszeństwie którzy starają się pójść za rozkazem Boga, odłączyć się od naczyń ku niesławie oraz
odstąpić od nieprawości, spotykają się ze sprzeciwem i ostrą krytyką. Jak było za dni Izajasza, tak jest i dzisiaj. Prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany. Tak czytamy w Księdze Izajasza 59 rozdział od 14 do 15 wersetu. Zgodnie z myślą Bożą odłączenie się wiele kosztuje, ale też wiele daje. Każdy, kto pragnie nade wszystko podobać się Panu Jezusowi Chrystusowi i być użytecznym narzędziem w Jego ręku, musi być gotowy ponieść ból i hańbę powiązane z biblijnym odłączeniem. Pamiętajmy, że posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, jak poucza nas Słowo Boże z 1 Samuelowej 15:22. Posłuszna dusza przekona się, że posłuszeństwo przyniosło jej obfitość błogosławieństw i świeżą energię oraz moc. Niektórzy przykładają wielką wagę do jedności zboru i dlatego decydują się na przyzwolenie dla zła, aby uniknąć rozłamu. Niemniej jednak takim myślom apostoł Paweł wychodzi naprzeciw w jasnych słowach: oczyścić samego siebie z tego wszystkiego. Istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że kiedy zaniedbanie i zło wkrada się do Kościoła, nawet wierni wierzący, którzy chcą podobać się Panu, ulegną pokusie i dadzą się ponieść pragnieniu zachowania zewnętrznej jedności, akceptując tym samym zło i zepsucie i mając z nim społeczność. 2 Tymoteusza 2:21 ustanawia bezkompromisową zasadę indywidualnej wierności i osobistej odpowiedzialności za odłączenie się od zła. Stoi ona ponad wszelkimi przemyśleniami i argumentami. Nie powinniśmy nigdy dążyć na siłę do zachowania jedności kosztem prawdy i sprawiedliwości, gdyż jest to sprzeczne, przeciwne istocie Boga, który jest światłością. W dniach ruiny odłączenie od zła stoi ponad zewnętrzną jednością. Niektórzy zalecają pozostanie w danym kościele czy zborze, nawet jeśli praktykowane są w nich rzeczy będące ewidentnie wbrew Słowu Bożemu i podjęcie starań o to, co dobre w tym miejscu. Twierdzą, że w ten sposób można polepszyć sytuację lub być świadectwem dla Pana Jezusa Chrystusa. W świetle fragmentu Pisma Świętego, który właśnie rozważamy, wszystkim, którzy czytają Słowo Boże i kochają je, powinno stać się jasne, że takie nauczanie jest mylne i przeciwne myślom Boga. Wierzący może być tylko wtedy czystym naczyniem, użytecznym dla mistrza i gotowym do wszelkiego dobrego dzieła, gdy odłączy się od naczyń ku niesławie. Wtedy Pan może użyć go ku błogosławieństwu wielu. Tylko ten, kto stoi na pewnym gruncie, jest w stanie pomóc tym, którzy są w bagnie. Z tego możemy wyciągnąć tę ważną lekcję. Odłącz się. W złych dniach, w jakich żył i działał prorok Jeremiasz, Bóg zwrócił się do niego: jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede mną. Jeśli zaś będziesz wykonywać to, co szlachetne, bez jakichkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami. Wtedy oni się zwrócą ku tobie, ty się jednak nie będziesz ku nim zwracał. Jeremiasza, 15 rozdział, 19 werset. Jeremiasz rozkoszował się w swym sercu słowem Boga i powiedział: ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca. Nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych. Siadam samotnie pod ciężarem twojej ręki. Jeremiasza, 15 rozdział, 16 i 17 werset. Więc jest takie zwodnicze
powiedzenie: chcesz mieć rację czy relację? Prosta sprawa, jeśli można zachować jedność, trzymając się prawdy, to dobrze. Ale jeśli nie można zachować jedności, trzymając się prawdy, to należy trzymać się prawdy. Bóg mógł posłużyć się Jeremiaszem, by oddzielić od zła kosztowne dusze w Izraelu i obrał Jeremiasza sobie za swoje usta, by wypowiadał do ludu jego słowa. Sam Jeremiasz nie miał jednak zwracać się do nich i zawracać do tego, od czego się oddzielił. Oni zwrócą się ku tobie. Kolejny wyraźny rozkaz odłączenia się znajdujemy w 2 Koryntian 6 rozdział 14 do 18 wersetu. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Synami i córkami Boga, jak widzimy z tego fragmentu, są ci, którzy są przyjęci przez Boga. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami. Znamy to z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 6 rozdział. I widzimy tutaj, że ujrzeli synowie i córki Boże, bo tutaj jest akurat liczba mnoga od słowa ben, Benaha Elohim, jak tutaj widać, pod kciukiem Benaha Elohim. Bnecha Elohim, czyli Bnecha Elohim. To oznacza, jak najbardziej tutaj jest liczba mnoga, a co to znaczy? To znaczy, że tam są zarówno mężczyźni, jak i kobiety ukryte w tym słowie ben, czyli bardziej należy to tłumaczyć jako synowie i córki Boży albo dzieci Boże. I tragedią tychże dzieci Bożych było to, że się zafascynowali tymi innymi, którzy byli nazwani tutaj córkami ludzkimi. I zwracali uwagę na ich wygląd. Zmieszali się. Zmieszało się to, co duchowe, z tym, co cielesne. Dokładnie ta sama myśl jest zawarta tutaj. I dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. A ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. I oby każdy czytelnik Słowa Bożego wziął sobie te słowa napomnienia i pocieszenia do serca i kroczył w wierności wobec Chrystusa pośród zła obecnego w wyznawczym chrześcijaństwie, kościelnojaństwie. I kluczowa tutaj sprawa jest związana z osobistym postępowaniem. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca, jak mówi werset 22. W poprzednich wersetach widzieliśmy,
że aby wierzący mógł stać się czystym naczyniem, zdolnym do wszelkiego dobrego czynu, niezbędne jest, by odłączył się od naczyń ku niesławie w wielkim domu chrześcijaństwa. Teraz apostoł ostrzega przed osobistym niebezpieczeństwem tego, kto dostrzegł otaczające go społeczne zło i skupił się na konieczności oddzielenia się od niego. Pojedynczy wierzący jest tutaj napominany co do jego osobistego postępowania i kroczenia drogą łaski jako oczyszczone naczynie. Nie powinniśmy zajmować się jedynie negatywną stroną oddzielenia się od zła, lecz musimy zachowywać pozytywną stronę, zdążać do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju z innymi wierzącymi, którzy również się oczyścili i wzywają Pana z czystego serca. Odłączając się od zła w Kościele, niezwykle ważne jest, aby wierzący czuwał nad własnym postępowaniem i dbał o praktyczne kroczenie w sprawiedliwości i w usposobieniu Chrystusa. Nie ma to żadnej wartości, jeśli ktoś, kto przeciwstawia się złu i oddziela od niego, sam zawodzi w swoim postępowaniu, co jest wyraźnie widoczne i słusznie napiętnowane jako niegodne chrześcijanina przez tych, którzy są usiedleni w nieprawości i od których się ewentualnie odłączył. Dlatego apostoł poważnie napomina właśnie młodego Tymoteusza, ale nie tylko Tymoteusza, bo każdego z nas i każdego wierzącego, który pragnie kroczyć w wierności wobec Pana, by wystrzegał się wszystkiego, co niszczy i udaremnia jego osobiste świadectwo, jakie złożył, odłączając się od zła. Młodzieńczych pożądliwości należy unikać, nie tylko światowych i cielesnych, lecz również pokus, które są przypisane młodości, na przykład pewności siebie, lekkomyślności, niecierpliwości, impulsywności, niezależności, cierpliwości, niezależności, popisywania się swoją wiedzą, czy skłonności do wykłócania się o własne racje. Wszystkie te rzeczy tak charakterystyczne dla młodości i młodzieńczej zapalczywości mogą pojawić się również u starszego wierzącego, niszcząc, niwecząc tym samym jego świadectwo. Naczynie ku sławie nie powinno być splamione tymi pożądliwościami typowymi dla młodości w jej samowystarczalności. Wierzący powinien uciekać przed podobnymi skłonnościami i unikać wszystkiego, co objawia brak trzeźwego, łagodnego i pokornego ducha, charakteryzującego tego, który kroczy w bliskiej społeczności z Panem. Chrześcijanin, który odłączył się od zła, ma zdążać do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju. Musi postępować w praktycznej sprawiedliwości, czyniąc to, co słuszne oraz właściwe przed Bogiem i ludźmi, prowadząc konsekwentne chrześcijańskie życie. Zauważ, że sprawiedliwość wymieniona jest jako pierwsza, potem wiara, następnie miłość, a na końcu pokój. Sprawiedliwość ma być przede wszystkim brana pod uwagę, nie miłość i pokój. Jeżeli ktoś uważa miłość i pokój za najważniejsze, łatwo może ulec kompromisom na koszt prawdy i sprawiedliwości. Prowadzi to do tolerancji zła pod pretekstem miłości i pragnienia zachowywania pokoju. Chcesz mieć rację czy relację? I wybiera się wtedy relację, a odrzuca prawdę. Mamy dążyć do miłości i pokoju, ale nie wolno nam zabiegać o nie kosztem sprawiedliwości. Dlatego przede wszystkim powinniśmy dążyć do sprawiedliwości. Nie może być mowy o zawieraniu pokoju z żadnym złem.
albo z wrogami Chrystusa. Powinniśmy zabiegać również o wiarę, która zachowuje nas w społeczności z Panem Jezusem Chrystusem i w zależności od Pana Jezusa Chrystusa, prowadząc serce ścieżką sprawiedliwości i odłączenia od zła. Wiara nieustannie stawia Boga przed oczyma duszy i zachowuje wierzącego od spoglądania na to, co z ludzkiego punktu widzenia wydaje się korzystne albo słuszne. Wiara jest niezbędna do wytrwałego kroczenia ścieżką sprawiedliwości. Przez wiarę Mojżesz wytrwał tak, jakby widział niewidzialnego, mówi nam list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 27 werset. Pozbawione miłości i wiary zabieganie o sprawiedliwość może łatwo stać się lodowatym formalizmem i ślepym trzymaniem się przepisów tchnących obłudnym faryzeizmem. Dlatego wiara i miłość muszą być ściśle połączone ze sprawiedliwością. W tym wersecie, który omawiam, wiara poprzedza miłość. Oko wierzącego musi być najpierw skierowane na Boga, źródło miłości, zanim będzie on w stanie świadczyć prawdziwie chrześcijańską służbę miłości. Miłość musi być strzeżona przez praktyczną sprawiedliwość i wiarę. Nie ma mowy o prawdziwej miłości bez posłuszeństwa. Prawdziwa miłość do Chrystusa i ludzi będzie kazała kroczyć nam ścieżką sprawiedliwości i wiary. Tam, gdzie czynna jest wiara, oczy duszy będą skierowane na Boga. Jego miłość wypełni serce wierzącego, którego praktyczne postępowanie nacechowane będzie Bożą miłością. Jest to nieodłączną cechą naczynia ku sławie. Musi dążyć do miłości i przejawiać miłość Chrystusową w całym swoim postępowaniu. Rezultatem dążenia do sprawiedliwości, wiary i miłości będzie pokój, to znaczy pokój spoczywający na sprawiedliwej podstawie. Wierzący, który żyje w odłączeniu od zła, nie powinien dążyć do przeforsowania swojej woli, wywoływać kłótni i sporów, lecz dążyć do tego, co służy ku pokojowi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. List do Rzymian, 14 rozdział, 19 werset i 12 rozdział, 18 werset. Zarozumiała, kłótliwa osoba zniesławia Chrystusa i udowadnia, że nie dąży do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju. Wersety 22 do 25 udzielają nam dalszych wskazówek co do osobistego postępowania, które powinno charakteryzować poświęcone naczynie ku sławie. Ma unikać głupich i niedorzecznych rozpraw, które generują sprzeczki i nie kłócić się z nikim, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych, dyskutowanie, rozprawianie i kłótnie o prawdę lub o zbędne kwestie nie przynoszą żadnych korzyści. Nie ma takiego tematu, na który nie można by porozmawiać. Oczywiście są niektóre tematy także nawet bardziej szczegółowe, wymagające dokładniejszego, precyzyjniejszego języka, gdzie różnego rodzaju sformułowania nieostre powodują, że temat nie jest właściwie omówiony. To nie o to chodzi, żeby unikać takich tematów. Prawda Boża powinna być nauczana z wszelką cierpliwością, uprzejmością i łagodnością, nawet względem tych, którzy się jej sprzeciwiają. Sługa Pański nie powinien się kłócić z ludźmi sprzeciwiającymi się prawdzie. Takimi są pouczenia dotyczące osobistego postępowania wierzących,
którzy pragną podobać się Panu i chcą być poświęconymi naczyniami przydatnymi do użytku mistrza, służącymi ku jego chwale wśród ruiny wielkiego domu chrześcijaństwa. Oby Pan Jezus Chrystus dał łaski, żebyśmy przejawiali te cechy. Konieczność religijnej separacji jest tutaj bardzo ważna. Jestem coraz bardziej i bardziej przekonany o nadrzędnej istotności tego, aby pełniej realizować absolutną konieczność zupełnego oddzielenia się od nominalnego Kościoła świata. Kiedy prawda Biblii zaczyna poruszać serce i uzyskuje się świadomość obecności Ducha Świętego, jego pierwsze polecenie dotyczy zerwania więzi z duchowym Babilonem, usystematyzowaną formą religijną, która przenika i rozszerza się na prawie wszystkie kościoły. Jednym ze znaków charakterystycznych takich systemów jest budowanie teologicznych ogrodzeń wokół denominacyjnych dogmatów i wybranych koncepcji. Pismo Święte jest tam ukazywane wyłącznie w związku z Kościołem tak zwanym, a nie jako ostoja prawdy sama w sobie, odrębna od każdej instytucji. Efekt ponownego odkrycia biblijnej prawdy został zupełnie zaprzepaszczony w tak wielu przypadkach tylko z powodu cielesnej odmowy wobec odseparowania się od zdenominacjonowanego chrześcijaństwa. A przecież Słowo Boże nie jest niejasne lub niejednoznacznie interpretowalne, jeśli chodzi o tę sprawę. Nieposłuszeństwo w tym względzie konstytuuje i manifestuje definitywną i fundamentalną wrogość i rebelię przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi, ukrytą głęboko w zakamarkach serca, niezależną od tego, jak szczerze i pobożnie zewnętrzne czyny i działania mogą wyglądać. Jakże jasno Duch świadczy nam o tych rzeczach, pozwalając wszystkim, nad którymi imię Pana jest wzywane, wejrzeć w nie i wziąć je pod głęboką rozwagę. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. 2 Koryntian, 6 rozdział 14-18. Intencją tego zdecydowanego polecenia jest uświadomienie ludowi Bożemu zupełnej odrębności nieba od ziemi. Prawdziwe dziecko Boże nie może chcieć być w intymnej więzi powodującej identyfikowanie go z tymi, którzy są winni nienawidzenia Pana. Zakres naszego rozumienia tutaj nie może być ograniczony tylko do tego, co w sposób widoczny jest antyboskie. Ogromna większość religijnego świata, mam na myśli tych, którzy wyznają chrześcijaństwo, to właściwie ludzie niewierzący i niewierni. Mają oni na sobie brud tego świata i są winni miłowania i zamieszkiwania w niesprawiedliwości. Dla dziecka Bożego włączenie się do takich systemów i porządków jest wyrażeniem zaparcia się Słowa Bożego, które ma przed oczami. Jedynie głupiec zaprzeczałby temu, że nawet najbardziej fundamentalne, tak zwane kościoły, są całkowicie przesiąknięte ludźmi stojącymi z dala od Boga, nie znającymi ani Pisma, ani mocy Bożej i których życia są żywymi przykładami ich całkowitej niewierności i niewiary. Może
będziesz się dopatrywał tego, że to są jacyś bracia, ale nie mamy z nimi trzymać żadnej społeczności. Boże, przykazanie dotyczące pozostawania w połączeniu z takimi systemami brzmi: oddziel się. Bóg nie mówi, abyś został i nawracał ich. Bóg nakazuje ci zupełne wycofanie się. Nie może być żadnego połączenia pomiędzy tymi, którzy są sprawiedliwi, i tymi, którzy są niesprawiedliwi. Żadne porozumienie nie może być podjęte między tymi, którzy są wierzącymi, a tymi, którzy są niewierzący. Nie ma żadnych wymówek, bazując na gruncie Pisma Świętego, które usprawiedliwiałoby takie porozumienie, i dlatego żadne nie może być podjęte. Nie jest konieczne pozostawanie w połączeniu z cielesną religijną instytucją, aby móc głosić tam Ewangelię. Jest to błąd. Błąd, który został celowo przygotowany przez księcia zwodzicieli w jego własnej osobie. Trzymajmy się z dala od tak głupich przekonań. Wyjdźcie spośród nich. Tak nasz Pan nakazał. W przeciwnym razie utracicie błogosławieństwo i uznanie Pana. To nie jest jakaś mało ważna sprawa. Nie można umniejszać jej znaczenia. Obawiam się, że wielu z czytelników Słowa Bożego znajduje się w niebezpiecznej sytuacji identyfikowania się z religijnymi instytucjami, o których posiadają oni pełną świadomość tego, że nie przebywają one w bliskości Boga całej ziemi. Jest moim obowiązkiem wobec Boga ostrzec cię, dlatego że będąc w takiej sytuacji, żyjesz w czynnej rebelii wobec Pana i Jego Chrystusa. Niezależnie od motywów, na jakie możesz się powoływać ku usprawiedliwieniu twojej postawy, bądź posłuszny Panu, a ujrzysz Jego błogosławieństwa. Jesteś w nierównym jarzmie, jeśli dajesz się oficjalnie identyfikować z niewierzącymi. Owoc, jaki wydają ludzie niewierzący, niesprawiedliwi, niewierni i wszyscy ci, którzy mieszkają w głębokich ciemnościach wewnątrz granic takich kościołów, jest tak doskonałą ich wizytówką, że żaden prawdziwy czciciel Boga nie chce być identyfikowany z nimi. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, mówi list do Efezjan 5, rozdział 11, werset. Każde uczynki, które nie przynoszą owocu Bogu, są bezowocnymi uczynkami ciemności. Żadne dziecko Boże nie może włączać się poprzez swoje uczestnictwo do nich, to rzecz jasna. Kościelne stereotypy religijnych bigotów i oportunistów istnieją i nie ma żadnego bezpośredniego dowodu na to, że takie postawy zanikają. Ale wierzący nie może mieć żadnej formy społeczności z takimi uczynkami. Jego oddziaływanie powinno być wytężone w kierunku eksponowania tego typu duchowego zdeprawowania, czyniąc tym samym widoczną jego próżność. Zwłaszcza jest to prawdziwe w odniesieniu do czyjejś duchowo-organizacyjnej przynależności. Jeśli na przykład jakiś wierzący jest stowarzyszony i zidentyfikowany z jakąś religijną instytucją, która jest zamieszkana przez ludzi zamieszanych w całą gamę cielesnej manipulacji, czyli ta instytucja jest zamieszana w całą gamę cielesnej manipulacji, odwoływania się do ciała, staje się wtedy taki wierzący jednocześnie uczestnikiem przekleństwa Bożego ciążącego nad tymi rzeczami. Zostało nam nakazane wyjście spośród Babilonu, abyśmy nie byli uczestnikami jego plag, jak mówi nam objawienie 18:4. Jest to jednym z głównych środków eksponowania i karcenia bezowocnych uczynków ciemności. Wyjście spośród nich. Programy i pomysłowe plany człowieka, które umniejszają naszego Pana i Zbawiciela i usypiają ludzi w duchowej kontemplacji, nie mają poparcia ze strony Pana. On nie ma społeczności z nimi i nie ma go pośród tych
ich poważnych zgromadzeń, tak że jego dzieci również nie powinno tam być. Pan nakazuje nam, abyśmy nie byli uczestnikami cudzych grzechów, jak mówi nam 1 Tymoteusza 5:22. I tu pojawia się zatem pytanie, zatem z kim pielęgnować społeczność? Wracając do 22 wersetu, na pewno zauważysz, że wierzący, którzy odłączyli się od zła, są tutaj właśnie wzywani do pewnego rodzaju działania. Czyli wierzący, który odłączy się od zła, ma nie tylko zdążać do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju w swoim osobistym życiu, lecz również z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Pan zachęca nas, abyśmy dążyli do urzeczywistniania tych cnót w społeczności z innymi, którzy czynią to samo i wzywają Pana z czystego serca. Zatem wierny wierzący, krocząc drogą odłączenia od naczyń ku niesławie, powinien pragnąć relacji z innymi, podobnie usposobionymi wierzącymi. Zatem wierny wierzący, krocząc drogą odłączenia od naczyń ku niesławie, powinien pragnąć relacji z innymi, podobnie usposobionymi wierzącymi. Dzięki Bożym instynktom zaszczepionym w jego sercu miłuje i ceni społeczność z wierzącymi. Teraz Pan Jezus Chrystus pokrzepia go, przedstawiając mu perspektywę posiadania społeczności z innymi chrześcijanami na nowej drodze, na którą wszedł kierowany wiernością wobec Boga i Jego Słowa. Nikt nie musi obawiać się izolacji w wyniku odłączenia się od zła, ani sam decydować się na samotność. Bóg będzie działał również w sercach innych, prowadząc ich, aby podobnie jak On, oddzielili się od otaczającego ich zła i dążyli do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju oraz wzywali Pana z czystego serca. Z takimi mamy się związać i do takich przyłączyć w wyrazie chrześcijańskiej społeczności. To jest ścieżka i krąg społeczności, jaki Bóg nakreśla dla wiernego wierzącego w dniach ruiny. Być może w miejscu, gdzie mieszkasz, będzie tylko dwóch lub trzech, którzy odpowiadają tym moralnym wymaganiom. Jeśli znajdziesz ich, nie gardź ich społecznością, lecz uznaj za braci i siostry, w których serca Pan wykonał podobne dzieło i wzbudził życzenie wykonywania Jego woli, jako tych, z którymi Pan chce złączyć Cię w radosnej społeczności. Ktoś słusznie napisał: kto nie ma serca dla dwóch lub trzech, staje się ciężarem, gdy znajdzie się pośród 10 000. Autorem tego powiedzenia, kto nie ma serca dla dwóch lub trzech, staje się ciężarem, gdy znajdzie się pośród 10 000, wypowiedział William Kelly. Wielkie tłumy wywierają wrażenie na światowo usposobionym człowieku, ale nie powinny mieć wpływu na tego, kto chce być wiernym Chrystusowi. Pan przewidział i łaskawie uwzględnił możliwość wystąpienia takich okoliczności, jakie zaistniały w mrocznych dniach panoszenia się zła w wyznawczym kościele. Dlatego też obiecał: albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Ewangelia Mateusza 18:20. Wiedział, że liczba tych, którzy w posłuszeństwie wobec słowa zgromadzać się będą do jego imienia, może zredukować się nawet do dwóch lub trzech. Dlatego z taką miłością i łaską zapewnił, że będzie pośród tych, którzy schodzić się będą jedynie do jego osoby. Jakie to pocieszające! Czegóż więcej moglibyśmy sobie
życzyć. Pragnę podkreślić, że izolowanie się od wierzących i prowadzenie samotnego życia z dala od braci i sióstr w wierze nie są zasadniczo wolą Bożą dla żadnego z chrześcijan w żadnym czasie. Wierzący ani nie powinien tkwić w złem, ani też żyć w odosobnieniu i odrzucać społeczność z innymi wierzącymi. Drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział, 22 werset, wyraźnie uczy nas, że Bóg chce, byśmy zdążali do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Może zdarzyć się, że wierzący nie znajdzie w miejscu swego zamieszkania nikogo, z kim mógłby zgromadzać się według zasad Słowa Bożego, ale może być pewny, że Pan zatroszczy się o to, by w innym miejscu znalazł wierzących, z którymi będzie w stanie kroczyć w szczęśliwej społeczności. Może niektórzy stwierdzą, że stan Kościoła tak się pogorszył, że nie ma takiej grupy wierzących, z którą mógłby mieć społeczność i że musi prowadzić swe życie w odosobnieniu od chrześcijan, będąc zdanym na samego siebie. Nie jest to nauka Pisma Świętego i obawiam się, że ktoś, kto tak mówi, przejawia duchową pychę, która każe mu myśleć o sobie lepiej niż o wszystkich dookoła. Gdy Eliasz tkwił w głębokim przekonaniu, że jest jedynym, który żyje z Bogiem, musiał dowiedzieć się, że w całym Izraelu było 7000 wiernych, którzy nie zgięli swych kolan przed Baalem. Mamy to opisane w 1 Królewskiej, 19 rozdział, 14 do 18 wersetu. Bóg zawsze, w każdym wieku, w każdym czasie zachowywał dla siebie na świadectwo garstkę wiernych wierzących. Odłączywszy się od zła, wierzący ma przyłączyć się do takich, którzy zdążają do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju oraz mają czyste serca, czyli serca oczyszczone przez wiarę. Z takimi szczery wierzący powinien pielęgnować społeczność. Ci, którzy wzywają Pana z czystego serca, przejawiają z pewnością wszystkie wymienione właśnie cechy. Stan serca można rozpoznać jedynie poprzez obserwację praktycznego życia. Inny chrześcijański autor skomentował ten werset tak. To, co Duch Boży ma tu na myśli, to kolektywna czystość, to znaczy czystość charakteryzująca całą zbiorowość. Ci, którzy zgromadzają się, przejawiając wymienione tu cechy, są tymi, którzy schodzą się na gruncie Słowa Bożego, wyróżniają się oddaniem i szczerym przywiązaniem do Pana Jezusa Chrystusa. Starają się za wszelką cenę zachować Jego imię, Jego prawdę i Jego cześć, nie godząc się na nic, co mogłoby być niegodne Jego osoby. Uważam, że to właśnie ma na myśli apostoł, mówiąc o tych, którzy wzywają Pana z czystego serca. Czystość i prawość serca oraz oddanie Chrystusowi są charakterystycznymi cechami zbiorowości, której zobowiązany jestem szukać po osobistym oczyszczeniu się. Napisał to Walter Thomas Turpin. Po odnalezieniu tej biblijnej społeczności należy trwać w cierpliwości, uprzejmości i łagodności, o czym mowa jest w wersetach 23-25, o czym już poprzednio wspominałem w wątku, gdy omawiałem osobiste postępowanie. Drugi list do Tymoteusza udziela nam wystarczających i pocieszających wskazówek co do Bożej drogi w dniach upadku. Oby Pan Jezus Chrystus znalazł nas wszystkich na tej drodze, gdy przyjdzie po swój Kościół.